Radku, tematem twojego tutorialu jest kampania społeczna przeciw homofobii. Kampania społeczna przeciw homofobii. Jaki temat? Muszę przeprowadzić kampanię społeczną przeciw homofobii. O. I szczerze, ja nie wiem, jak się da to zabrać. No dobrze, coś wymyślimy. Spoko, to ty będziesz twarzą, a ja będę mózgiem. No, trzeba to zrobić, ale trafili, matko jedyna. Ten temat jest mu zupełnie obcy i to po prostu wszystko wynika z tego, że nigdy nie miał w swoim środowisku takich ludzi. Homofobia, gdyby to było tylko to, że ktoś się boi osób o odmiennej orientacji seksualnej, no to nie byłby to jakiś wielki problem, a przede wszystkim chodzi o to, że takie osoby często są właśnie ofiarami przemocy emocjonalnej czy fizycznej, dyskryminacji. Czyli to jest, czyli to jest strach, ale obroną przeciw tym strachom może być właśnie to, co mówisz, nie? No. Czyli tak niewiedza przede wszystkim. Mhm. Niewiedza. To jest kluczową sprawą, jest niewiedza. Tak. Rozumiem moje poglądy, że jestem bardziej na prawo jak na lewo. I doskonale mnie zrozumiał. O, może w ten sposób. Padzie, napisałem coś takiego. No. Nie wiem, czy ci się to spodoba, czy nie, ale to zawsze można zmienić. Daję. To jest tak jakby taki wstęp. Pamiętajmy, że geje i lesbijki są wśród nas. To ratownicy medyczni, pani w sklepie, która cię obsługuje, tak. Czy co tam sobie dopiszemy. No i fajnie. Poznajmy kilku z nich. No to super. Na razie dzięki. Nie działamy. Ma sprawy. No, to trochę mi już żyj. Nie ma sprawy. To jak będziemy zaczynać, to ja chętnie zagram też w tej scence. Dobra. On wie, że ja jestem gejem, więc jakby mam szansę pokazać mu, że geje to normalne osoby. Bardzo duża odpowiedzialność na mnie ciąży, no ale mam nadzieję, że sobie z tym poradzę. Nie jestem homofobem, natomiast też nie wszystkie tutaj tematy związane z homoseksualizmem i całym środowiskiem LGBT mi się podobają, między innymi parady wolności, jakieś tam tego typu rzeczy, czy prowokacje i te tematy. Natomiast walka z nietolerancją, przede wszystkim dlatego humor mi się poprawił, kiedy zrozumiałem, że tu nie chodzi o propagowanie homoseksualizmu, ale o obronę ludźmi przed nietolerancją, głupotą i jakimś tam niedoinformowaniu, niedouczeniu. Dzień dobry, nazywam się Radosław Palacz. Dziś poruszymy jeden z bardziej wrażliwych tematów społecznych, jakim jest homofobia. Czym w ogóle jest homofobia? Homofobia to inaczej strach przed wszelkimi mniejszościami seksualnymi, który często przeradza się w agresję emocjonalną lub fizyczną wobec gejów lub lesbijek. Każda przemoc wobec jakiegokolwiek człowieka jest niewłaściwa i należy się jej przeciwstawiać. Super. Pięknie. No. Bardzo dobrze. Super. Ja mój wstęp nagrywałem 10 razy, a Radek za drugim nagrał.